Nadal postrzegamy ten rozwój na dzisiejszym etapie na takim poziomie raczkującym, ale to się bardzo szybko zmieni i już przyszły rok będzie bardzo przełomowy, jeżeli chodzi o rozwój elektromobilności. Dzisiaj nasze zaangażowanie bardziej skupia się wokół budowania świadomości i prowadzenia dialogu z innymi graczami na rynku, bez których rozwój elektromobilności nie miałby szans. I tutaj mam na myśli zarówno firmy, które inwestują w sektorze energetycznym, firmy, które inwestują w budowanie sieci ładowania samochodów elektrycznych, jak i również samorządowców, którzy tworzą tak naprawdę, mam największy wpływ na tworzenie lokalnych ekosystemów, które będą wspierały rozwój elektromobilności. Największą inwestycją jest na rynku naszym lokalnym jest oczywiście budowa świadomości i rozwój infrastruktury ładowania. Sam koncern Volkswagena inwestuje już w elektromobilność od kilku lat. Do 2023 roku zainwestuje blisko 44 miliardy w rozwój technologii przyszłości, z czego 30 miliardów inwestuje już dzisiaj w rozwój elektromobilności. W ciągu 5 lat na rynek wprowadzi blisko 70 różnych modeli z napędem elektrycznym i 30 z napędem plug-in hybrid. Koncern Volkswagena inwestuje również bardzo dużo w produkcję samochodów elektrycznych, która to będzie neutralna dla klimatu, czyli cały cykl produkcji będzie, bilans takiej produkcji będzie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, wliczając to również poddostawców Volkswagena. Sprzedaż elektrycznych samochodów w Polsce ma bardzo dużą dynamikę przyrostu rok do roku, ale nadal jest na poziomie bardzo raczkującym i głównie tak naprawdę sprzedaż trafia do projektów carsharingowych. Oczywiście w ten sposób elektromobilność się nie rozwinie. Potrzebujemy tak naprawdę sprzedaży do klientów prywatnych i do firm. Potrzebujemy ich zainteresowania. Jak to każda transformacja, potrzebne jest trochę czasu, ale potrzebujemy również wsparcia regulatorów rynku. Potrzebujemy wsparcia polityków, którzy stworzą środowisko zachęcające do zmiany napędu na elektryczny. Nasz rząd przygotował już program wsparcia, który został przedłożony do konsultacji biznesowych i społecznych. To jest jakiś krok w kierunku wspierania elektromobilności, natomiast jeżeli on nie będzie wyraźny i dostępny dla każdego indywidualnego klienta, to może się okazać, że tak naprawdę nie będzie pomocny w rozwoju elektromobilności. Czyli to, co jest kluczowe dla nas, jest to, żeby również rząd zadbał o to, żeby elektromobilność miała szansę się rozwijać przez najbliższe 2-3 lata. To, czego nam brakuje w tym projekcie, to jest to, żeby każdy z klientów, czy to klient indywidualny, prywatny, czy to klient firmowy, mały, średni przedsiębiorca, czy to duży klient, mógł sięgnąć po dopłaty wsparcia ze strony państwa przy zmianie samochodu na samochód elektryczny. To jest kluczowe w fazie, kiedy trzeba rozkręcić rynek, kiedy chcemy zainteresować wszystkich klientów elektromobilnością. I to tak naprawdę wzorujemy się na innych państwach, które bardzo mocno inwestują w zachęcanie klientów do zmiany napędu.